wspieraj projekt Niewiarygodne na Patronite. Link w opisie. Historia rejsu Titanica jest powszechnie znana. Z łatwością możemy odnaleźć zdjęcia wraku na dnie oceanu, a na nich wyposażenie statku, walizki czy garderobę. Jednak nie zobaczymy na nich szczątków ofiar katastrofy. Na Titanicu było ponad 2000 osób, a około 1500 z nich nie przeżyło katastrofy. Odnaleziono jedynie 340 ciał. Tak więc, gdzie są pozostałe? Na początek powinniśmy sobie zadać pytanie. Jak zginęli ci ludzie? Większość ofiar Titanica zginęła w wyniku utonięcia, ale nie była to jedyna przyczyna. W chwili, gdy statek przechylał się coraz bardziej, ludzie spadali, często uderzając o fragmenty statku czy nabijając się na ostre elementy konstrukcyjne. W związku z tym wydawałoby się, że najlepiej byłoby skoczyć do wody. Tak, ale tylko wtedy, gdy potrafi się do niej odpowiednio wpaść. Inaczej w momencie uderzenia o powierzchnię wody człowiek łamie sobie wszystkie kości. Nawet zakładając, że komuś udałoby się wpaść do wody prawidłowo, a z pomocą kamizelki ratunkowej unosiłby się na wodzie. I tak nie było dla niego nadziei. Nawet ci, którzy zdobyli kamizelki ratunkowe, nie mieli pewności, że przetrwają, ponieważ woda w oceanie była bardzo zimna. Tamtej nocy miała około 0 stopni Celsjusza. Ludzie szybko tracili temperaturę ciała i dostawali hipotermii. Zgon następował po około 15 minutach. Ponadto niektóre osoby mogły zginąć z powodu innych przyczyn, takich jak zawał serca czy udar. Istnieją także relacje, w których to jeden z oficerów miał zastrzelić dwie osoby, a potem popełnić samobójstwo. Jednak nie mamy na to potwierdzenia. Słyszy się również wiele historii o ludziach, którzy utknęli pod pokładem i nie udało im się wydostać. Najprawdopodobniej w dużej mierze jest to mit, ale na pewno znaleźli się tacy, którzy stracili nadzieję i czekali na śmierć w swoich pokojach. Inaczej wyglądała sytuacja członków załogi Titanica. Członkowie obsady technicznej mieli możliwość wyboru między ratowaniem się a kontynuacją wykonywania swoich obowiązków, takich jak utrzymanie łączności, pomp i zasilania elektrycznego na statku. Zwalniano palaczy, których kotłownie były kolejno zalewane. Obsada maszynowni, odpowiedzialna za dostarczanie prądu, pozostała na swoich stanowiskach aż do ostatnich chwil. Warto również zauważyć, że przewrócenie się i złamanie Titanica na pół miało wpływ na sposób, w jaki niektóre osoby zginęły. Na przykład najbogatszy pasażer, John Jacob Astor, najprawdopodobniej został zmiażdżony przez komin statku, który uległ zawaleniu. Jego ciało było całe w sadze i nosiło ślady poważnych uszkodzeń. Mimo zmiażdżenia ciała dokonano jego identyfikacji po ubiorze i osobistych przedmiotach. Co stało się z ciałami ofiar? Po katastrofie w dniu 15 kwietnia wyczarterowano dwa statki z ochotnikami, którzy próbowali odnaleźć ciała rozbitków. Woda była bardzo zimna, a wiele zwłok było trudnych do zidentyfikowania po takim czasie w oceanie. Ze względu na ograniczone środki do balsamowania, zwłoki niezidentyfikowane i zwłoki osób mniej zamożnych obciążano żelazem i wrzucano z powrotem do oceanu. Jednak niektóre ciała, szczególnie tych znanych i bogatych, były balsamowane, ponieważ spodziewano się sporów sądowych i roszczeń spadkowych. Pozostałe ciała wyrzucone do wody zostały uniesione przez prądy morskie. Były narażone na działanie wody i ciśnienia, co przyspieszyło ich rozkład. Organizmy morskie również przyczyniły się do rozkładu ciał. Dlatego też dzisiaj, po ponad 100 latach, nie znajdujemy kompletnych szczątków ofiar Titanica na dnie oceanu. Mało prawdopodobne jest też to, że jakieś szczątki znajdują się wewnątrz wraku. Liczne eskapady nie zarejestrowały tego typu znalezisk. Natomiast wokół wraku można zobaczyć rozproszone elementy, takie jak buty czy fragmenty garderoby, które kiedyś należały do rozbitków, co stanowi symboliczne świadectwo tragedii. Leżące gdzieniegdzie buty, skórzane części garderoby czy strzępki ubrań to właśnie miejsca, w których 100 lat temu upadły ciała rozbitków –